Nowy tydzień na Wielkim Buku rozpoczynamy powieścią absolutnie druzgoczącą, która wywoła w Was dreszcze niepokoju, a jednocześnie wciągnie w hipnotyzującą i niezwykłą opowieść o zaginięciu, o mroku i niegasnącej nadziei. Hej, hej, moi drodzy, w ten cudny ostatni dzień maja wita Was Olga z Wielkiego Buka. Poszukiwaczka dzieci Renée Denfeld to wielkobukowy patronat od wydawnictwa Papierowy Księżyc i jedna z tych przejmujących opowieści, która potrafi rozłożyć czytelnika emocjonalnie na łopatki. Historia zaginięcia i poszukiwania autorki absolutnie niezwykłej, która na co dzień, słuchajcie, para się właśnie poszukiwaniem tych, którzy zaginęli bez śladu. Naomi od lat pracuje jako prywatna detektyw, specjalizując się właśnie w zaginięciach dzieci. Ma do tego prawdziwy dar, być może dlatego, że w dzieciństwie sama przeżyła piekło, sama była też takim zaginionym dzieckiem. Teraz Naomi dostaje nowe zlecenie. Przed 3 laty zaginęła 5-letnia Madison Carver podczas rodzinnej wycieczki do jednego z rezerwatów przyrody w Oregonie. Ciała nigdy nie odnaleziono, sprawy tak naprawdę nigdy nie rozwiązano do końca. Rodzice wciąż żyją nadzieją, Naomi rusza więc tropem dziewczynki, by odkryć przerażającą prawdę. Powieści Renée Denfeld zdobywają nie tylko liczne wyróżnienia i nagrody, nie tylko zachwycają serca czytelników, jak i krytyków, ale także innych ludzi po piórze, z Margaret Atwood chociażby na czele. W Poszukiwaczce dzieci odnajdziemy to, co w doskonałym thrillerze jest najważniejsze, a mianowicie rosnące dreszcze, przenikające ciało czytelnika ciarki, z których trudno jest się otrząsnąć jeszcze całe dni po lekturze. Twórczość Denfeld pod tym względem skojarzyła mi się z opowieściami Joyce Carol Oates. Tutaj, podobnie jak u Oates, historia jest przesiąknięta mrokiem, wydaje się pełna bezsilności, a jednocześnie nad całością, niczym rzadki motyl, unosi się nadzieja. Denfeld połączyła tutaj taki drapieżny naturalizm z baśniową poświatą, niewyobrażalną przemoc z wyobraźnią dziecka, równoważąc nieco tym samym impact, z jakim ta powieść uderza w czytelnika. Warto pamiętać, że Poszukiwaczka dzieci jest przede wszystkim powieścią diabelnie niepokojącą pod każdym możliwym względem. W samych Stanach Zjednoczonych każdego roku znika ponad 100 dzieciaków bez śladu. Jaki spotyka je los? Najgorsza podczas lektury, słuchajcie, jest ta świadomość, że sama Renée Denfeld zna setki, jeżeli nie tysiące właśnie takich przypadków. Jej powieści niby są fikcją literacką, ale taką fikcją literacką, którą przenika jednocześnie ta bolesna rzeczywistość. I my nic tutaj nie możemy z tym zrobić. I powiem Wam tutaj tak, nie każdy będzie gotowy na tę lekturę. Muszę tutaj ostrzec, że tematyka tej powieści jest niebywale trudna. Jest również bolesna, dotyka również przemocy seksualnej, dlatego osoby wrażliwe muszą być tego świadome, sięgając po Poszukiwaczkę dzieci. Kto jednak po tę powieść sięgnie, niech wie, że czeka go lektura, o której nie zapomni jeszcze długo, długo. Taka, która osadza się gdzieś w naszej podświadomości i zostaje jako taka mroczna poświata. Niesamowita historia, biorąc pod uwagę jeszcze samo doświadczenie autorki, jaką jest Renée Denfeld, i jednocześnie prywatnej detektyw, która zajmuje się takimi sprawami. Naprawdę, naprawdę to jest emocjonalny cios w czytelnika. Bardzo mocna historia, niesamowicie napisana, z wyjątkową wrażliwością i delikatnością, a jednocześnie no nie da się pewnych obrazów wymazać z głowy. Poszukiwaczka dzieci może trafić właśnie w Wasze ręce. Wystarczy, że w komentarzu pod filmem napiszecie mi, dlaczego właśnie chcielibyście przeczytać tę historię. Swoje odpowiedzi wpisujcie w komentarzach pod filmem. Konkurs trwa przez tydzień do 7 czerwca. Na dniach wybiorę jednego zwycięzcę, a wyniki konkursu podepnę w komentarzu pod filmem. Zapierająca dech w piersi. Przejmująca. Druzgocząca. Taka jest właśnie Poszukiwaczka dzieci. Robi niesamowite wrażenie i pozostawia po sobie, tak jak powiedziałam, taką mroczną poświatę. Jednocześnie daje nadzieję, ale ta nadzieja jest przesączona
no, takim drapieżnym niepokojem. Ta historia jest naprawdę, naprawdę niesamowicie napisana, niezwykle skonstruowana. To nie jest taki typowy dreszczowiec psychologiczny, to nie jest też typowy kryminał. Sami się zresztą przekonacie, jeżeli sięgniecie po tę historię. To jest po prostu niesamowita opowieść o zaginięciu, o poszukiwaniu, o niegasnącej nadziei. I jednocześnie no, przesycona tą przemocą, od której tutaj po prostu nie można uciec. Trudno jest się otrząsnąć, słuchajcie, z tej lektury, tak jak Wam powiedziałam, i uważajcie, jeżeli jesteście wrażliwymi czytelnikami, jeżeli taka tematyka nie trafia do Was albo w jakiś sposób Was przeraża, nie czytajcie tej książki, trzeba być świadomym, po co tutaj sięgacie. A jeśli chcielibyście sobie również o tej książce poczytać, zapraszam Was na bloga Wielkiego Buka, tam również znajdziecie kategorie, w których wpisuje się wielkobukowe bingo, linki do wielkobukowego bingo, instrukcje, plansze znajdziecie w opisie pod filmem, a my, kochani, widzimy się już niebawem. Do zobaczenia, pa pa! A jeśli jeszcze tutaj jesteście, zapraszam Was na, jeśli lubicie ten film, pokochacie również tę książkę i na odwrót również to działa. A jeśli jesteście nowi na Wielkim Buku, to witam Was serdecznie. Jest to kanał literacki, książkowy, literatura gatunkowa, literatura piękna. Jeśli Wam się to spodoba, zapraszam do subskrypcji. Do zobaczenia!